Śląsku mamy 5, 6 i 7 przypadek osoby która choruje na wirusa SARS-CoV-2. Jedna z tych osób to była osoba, co do której przewidywaliśmy, że będzie pozytywny wynik testu. Jest to osoba w kwarantannie domowej. Z tej grona ryzyka od pacjenta numer 2. Mamy dwie osoby hospitalizowane dodatkowo. Jedna osoba młoda, druga osoba w wieku średnim. Wszystkie osoby są w dobrym stanie. Stan pacjenta numer 2 i 3 bez zmian. To znaczy pacjent drugi nadal stan ciężki. Stabilny, ale ciężki. Natomiast pacjent 3 poważny, ale nie wymagający wspomagania oddechowego. Liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją 150 osób, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 772 i liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na wiadomy wirus 46. Tu bym powiedział, te liczby nie ulegają jakiejś drastycznej zmianie, ale widzimy, że przybyła i w skali kraju i nawet na tych małych grupkach na Dolnym Śląsku, także spodziewamy się, że w najbliższych dniach niestety te wzrosty będą trochę większe. To, co może jest najistotniejsze, realizujemy i wygląda to dosyć płynnie, przeniesienia z niektórych szpitali do innych szpitali pacjentów, ponieważ zgodnie z naszym planem, ale także rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, będziemy na Dolnym Śląsku mieli cztery placówki jednoimienne, dedykowane tylko i wyłącznie pacjentom z koronawirusem. Oczywiście w przypadku, no jeszcze z pewnym wyjątkiem dla osób z jakimiś innymi chorobami zakaźnymi, które się oczywiście też mogą zdarzyć. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o ograniczenie wizyt w miejscach publicznych, w tym w urzędach, obojętnie o jakim urzędzie mówimy. Należy te nasze wizyty sprowadzić do niezbędnego minimum. Wczoraj mówiłem o tym, że i to był też apel do młodzieży, głównie tej studenckiej, aby spróbować odłożyć świętowanie pierwszego dnia wiosny, który już z zapasem na inny czas, aby nie tworzyć właśnie tych niepotrzebnych zgromadzeń, gdzie no, występuje jednak większe ryzyko zachorowalności. My o mieszkańców, o wszystkich działaniach informujemy oczywiście w pełni na stronie wroclaw.pl, ale także i to po ukraińsku i po angielsku, bo trzeba pamiętać, że Wrocław jest jednak miastem otwartym, wielu cudzoziemców, stąd też kolportujemy informacje w innych językach. Numery, które dedykowaliśmy seniorom i zaopiekowaliśmy się tymi seniorami w wieku powyżej 90 lat, tymi wszystkimi, którzy mają szmaragdową kartę seniora, tych potraktowaliśmy w sposób szczególny, ale oczywiście każdy senior pod numerami telefonów podanymi na stronie może znaleźć odpowiednie informacje. Tam także mówimy o tych wszystkich zaleceniach, które na bieżąco wydaje Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny, a także Pan Wojewoda. Jak Państwo doskonale wiecie, w wyniku tych ustaleń rządowych zostały zamknięte placówki edukacyjne i opiekuńcze. Tym niemniej rekrutacja do szkół podstawowych i do przedszkoli trwa dalej. Personel administracyjny w placówkach jest, można składać dokumenty oczywiście. Zostały także zamknięte żłobki, a także szkoły specjalne. Wiecie Państwo także doskonale już o tym, że zostały zamknięte i ograniczona działalność wszystkich instytucji kultury, teatrów, oper, filharmonii, a także kin. Zostanie przeniesiony przegląd piosenki aktorskiej. Odwołaliśmy zajęcia w młodzieżowych domach kultury. Nie odbędzie się kongres kultury, o który dopytywało wiele osób, no ale to wszystko ma dzisiaj znaczenie wtórne. Najważniejsze jest nasze zdrowie i życie. Jest w pełnej dyspozycji
prezydenta, ale tym samym wojewody, bo to jest jednak służba istotnie jakby uzupełniająca zadania policji. Straż Miejska poprosiłem i w Straży Miejskiej, ale także poprosiłem w urzędzie o odwołanie wszystkich urlopów. Oczywiście no, mogłem zawsze wystąpić sytuacje szczególne, ale poprosiłem, abyśmy byli na miejscu, bo no, korpus urzędniczy, tak szeroko rozumiany, powinien stale i do końca świadczyć te wszystkie niezbędne usługi dla mieszkańców. Ja też jestem na miejscu, wywołaliśmy wszystkie wyjazdy, oczywiście zagraniczne delegacje. Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców. Miejska funkcjonuje i funkcjonować będzie. W tym sensie zestawianie Wrocławia z całym szacunkiem z Bolesławcem jest wysoce niewłaściwe. Zresztą jadąc tutaj obserwowałem, jak mieszkańcy podróżują i tramwajami i autobusami. Może jest ich relatywnie mniej, ale korzystają i z tej możliwości na korzystania nie pozbawimy mieszkańców naszego miasta. No, zostały wprowadzone, jak informował prezes Balawejder, takie specjalne jeszcze strefy, które by mogły dodatkowo chronić i dawać pewien komfort kierującym, tak? No, ale to myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe. Mamy podwyższone standardy dotyczące takiego codziennego sprzątania i dezynfekowania i autobusów, i tramwajów. I będziemy reagować na bieżąco, tak? Bo jeżeli się okaże, że nie wiem, z dnia na dzień liczba pasażerów będzie mniejsza, no to wówczas nie wiem, będziemy zastanawiać się na przykład nad tym, czy nie wprowadzić czasowo jakieś korekty w rozkładach jazdy, ale na razie, to mówię, sam doświadczyłem, jadąc tutaj do państwa, mieszkańcy korzystają. Przecież, moi drodzy, no jest tak, że jeździmy do pracy, jeździmy na zakupy, no, życie w mieście się toczy i należy umożliwić mieszkańcom poruszanie się po nim. Obserwujemy wprawdzie mniejszy taki trafik uliczny i no, w tym sensie, wracając troszeczkę do pytania pani redaktor Kadawy, rezygnacja z bus pasów jest jakby wbrew logice, bo właśnie ten transport się jeszcze bardziej, że tak powiem, upłynie, ale jeżeli ktoś ma kłopot z przejechaniem, to ja chętnie pomogę i powiem, jak to zrobić. Analizowali w urzędach, to obojętnie w jakim urzędzie, czy mówimy o urzędzie miejskim, urzędzie wojewódzkim, urzędzie marszałkowskim, jest wiele innych przecież jeszcze miejsc, gdzie załatwiamy takie codzienne sprawy, żeby no, te potrzeby tylko pilne i niezbędne realizować. My, jeżeli chodzi o urząd, to tam, gdzie jest taka możliwość, także w nawiązaniu do pewnych rekomendacji pana ministra Dworczyka, zastanawiamy się nad możliwością takiej pracy zdalnej z domu, no ale w wielu miejscach w urzędzie to nie jest możliwe. Ja stoję na stanowisku, że powinniśmy tak długo, jak nie mamy ognisk choroby, które by wymuszały na nas jeszcze dalej idące działania, tak długo my powinniśmy służyć mieszkańcom i umożliwić im realizację potrzeb. A jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach, to zobaczymy. Jeżeli się okaże, że nie ma takiego zainteresowania, no to problem sam się, powiedzmy, rozwiąże. Musicie państwo wiedzieć, że no, to jest sytuacja wyjątkowa, w której no, pewne decyzje będą podejmowane na podstawie danych, które będą się, że tak powiem, zmieniały z dnia na dzień. W związku z tym to, co dzisiaj mówimy, może się w jakimś sensie zdezaktualizować jutro, ponieważ jutro możemy mieć do czynienia z jeszcze inną sytuacją. Po to są sztaby wojewódzkie i miejskie, aby na bieżąco tą sytuację monitorować i na bieżąco pewne rzeczy ordynować.